Siema, jestem Klaudiusz. Hej, jestem Ola. Jestem studentem trzeciego roku. Jestem studentką drugiego roku. Na kierunku penitencjarystyka. W Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Zapraszam Was serdecznie w nasze progi. Obecnie znajdujemy się w budynku sztabowym, gdzie znajduje się dział organizacji kształcenia i sekretariat. Możemy tu załatwić najważniejsze sprawy studenckie. Jesteśmy na Placu Apelowym, gdzie odbywają się uroczystości państwowe i promocje oficerskie. Zobaczcie sami. A teraz pokażemy Wam, jak mieszkamy. Zapraszamy. W tej sali relaksacyjnej możemy pograć sobie w PlayStation, które ufundowało nam koło e-sportowe, do którego każdy może dołączyć. Mamy obiekty sportowe, na których corocznie odbywa się Spartakiada. Rywalizujemy ze studentami kierunku prawo i bezpieczeństwo wewnętrzne. I penitencjarystyka, która zawsze wygrywa. W naszej szkole aktywnie działa Akademicki Związek Sportowy, który ma w swojej ofercie piłkę ręczną, boks, piłkę nożną, strzelectwo sportowe i siatkówkę. Zobaczcie, jaką mamy konkretną salę do samoobrony. Robimy tu cuda. Najważniejszą sekcją w naszym AZS-ie jest piłka ręczna kobiet, ponieważ mamy swoją drużynę w najlepszej lidze polskiej, w Superlidze. Dla studentów, którzy zdecydują się na studiowanie na Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, czeka bardzo bogata sekcja Akademickiego Związku Sportowego, gdzie można przebierać naprawdę w wielu dyscyplinach sportowych i kontynuować swoją sportową przygodę. Piłka ręczna, koszykówka, futsal, bowling czy nawet dart, a również strzelectwo sportowe, gdzie akurat jesteśmy jako strzelnicy, można naprawdę się rozwijać i podnosić swoje sportowe umiejętności. W Akademii Wymiaru Sprawiedliwości powstaje aktualnie nowy budynek, w którym będą znajdować się nasze oraz Wasze przyszłe pokoje oraz piękna przeszkolna aula. W naszej siłowni posiadamy profesjonalny sprzęt do ćwiczeń, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Oraz mamy saunę, chodźcie zobaczyć. Na kampusie znajduje się nowoczesna strzelnica z osią 25 metrów oraz 50 metrów. Chodzimy nacisk na praktykę. Jednym z naszych podstawowych zajęć praktycznych są zajęcia konwojowe. Uczymy się, jak bezpiecznie przetransportować osadzonego, konwojując go z jednej jednostki organizacyjnej do drugiej. Uczymy się prawidłowej obsługi broni oraz środków przymusu bezpośredniego. W swoich strukturach mamy również pomieszczenia, gdzie mamy zajęcia z zakresu interwencji. Akademia Wymiaru Sprawiedliwości posiada również budynek dydaktyczny, który jest byłym zakładem karnym. Mamy tutaj zajęcia z taktyki i technik interwencyjnych oraz na żywym przykładzie możemy zobaczyć, jak wyglądają zabezpieczenia techniczno-ochronne w jednostkach penitencjarnych w całej Polsce. Zobaczcie, to jak wyglądała cela izolacyjna. Ten zakład karny zamknięto w 2015 roku, ponieważ nie spełniał europejskich wymogów więziennych.
Jako, że jesteśmy studentami, mamy również zajęcia dydaktyczne. A to jest jedna z naszych codziennych sal, na której mamy zajęcia. Jesteśmy na auli wykładowej, gdzie odbywają się liczne konferencje naukowe, których było już naprawdę bardzo wiele. W naszej uczelni funkcjonuje samorząd studencki, w którym pełnię funkcję wiceprzewodniczącego. Jako samorząd reprezentujemy interesy studentów oraz organizujemy różne przedsięwzięcia. Bo pamiętajcie, studia to nie tylko nauka. Do studiowania na kierunku penitencjarystyka może zachęcić Was bezpłatne wyżywienie, umundurowanie i zakwaterowanie. Dostajemy również wynagrodzenie w postaci dodatku za stopień. Uczelnia zapewnia nam 3 posiłki dziennie: śniadanie, obiad i kolację. Posiłki są bardzo wartościowe i przepyszne. Na terenie kampusu znajduje się schron. Schron jest to specjalnie przygotowane miejsce w ramach obrony cywilnej, które ma na celu ochronę i bezpieczeństwo ludzi w sytuacjach kryzysowych. Tutaj w ramach obrony cywilnej odbywają się zajęcia. W ubiegłym roku uczelnia przeprowadzała eksperyment przebywania w schronie większej liczby osób przez okres 12 godzin. Z tego były realizowane badania z zakresu bezpieczeństwa i psychologii. Integracje i wspólne spędzanie czasu odbywa się tutaj. Mamy stół do bilarda. Mamy darta. Oraz duży telewizor, gdzie oglądamy na przykład mecze lub filmy. Mamy nadzieję, że widzimy się już w październiku. Nie zwlekajcie z rekrutacją. Czekamy na Was. Pa! Pa!